Dzień dobry Polsko, w deszczową niedzielę jesteśmy w Bielsku Białej u Arkadiusza, który ma lat 49, prawda Arek? 7. 7, jesteś 72 rocznik? Czwarty. Czwarty, przepraszam. Arek, przyjechałem z Tobą porozmawiać, przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać o Twojej aktywności w sieci. Korzystasz z komunikatorów internetowych? Tak. Korzystasz. Mam tutaj taki wydruk. Zobacz, czy to jest Twój komunikator internetowy? Tak. Tak? Pokażę Tobie jeszcze inną kartkę. Przeczytaj sobie na spokojnie, bezstresowo. To jest ten sam komunikator, tylko inna część rozmowy. Przypominasz sobie? Nie przypominasz sobie. A to jest ten sam komunikator, który przed chwileczką tutaj pokazywałem. Ale spokojnie poczytaj. Trochę nam pada na głowę, ale to nic. Nie pamiętasz? To zapytam inaczej. Pamiętasz, gdzie miałeś być w zeszłą sobotę? Z kim się umówiłeś i gdzie? No, z Biernat. A w jakiej miejscowości się umówiłeś? W Zielonej Górze. W Zielonej Górze. A z kim się umówiłeś? No mówię, z Biernat. No a ile ta osoba ma lat? 11. 11. Chciałeś pojechać do Zielonej Góry, wynająć hotel na spotkanie z 11-latką, zgadza się? No tak. Byliśmy, czekaliśmy tam na Ciebie. Straciliśmy kawał soboty w Zielonej Górze tydzień temu. Przejechaliśmy kilkaset kilometrów, żeby tam z Tobą porozmawiać o tym, dlaczego chciałeś w Zielonej Górze wynająć hotel na spotkanie z 11-latką. Możesz mi to spróbować wytłumaczyć? Po co? No bo wtedy miało padać, nie? No okej, okay. Ale po co Ty z Bielska Białej chciałeś jechać do Zielonej Góry do 11-latki? Po co? W jakim celu? No, po prostu... Spróbuj mi to wytłumaczyć, chciałbym to pojąć, bo ja przyjechałem z Tobą porozmawiać, my wszyscy tutaj... W ogóle ja sobie się nie przedstawiłem, przepraszam. Jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofili. Mhm. Spotkałeś się z taką nazwą? Wiesz, czym się zajmujemy ECPU Polska, łowcy pedofili? Nie. Nie wiesz. Zajmujemy się jeżdżeniem po Polsce i rozmawianiem z takimi mężczyznami jak Ty, którzy na przykład wynajmują hotele, żeby spotykać się z nimi w nich na seks z 11-12-latkami. Ale to na pewno nie na seks bym się... Na pewno nie. Okej. Okay. W tej rozmowie, którą tutaj mam, opisujesz, że w tym wieku, bo dziecko tutaj pisze, że ma 11 lat, i Ty odpowiadasz, to dobrze, możesz uprawiać seks. Dziecko się pyta, co to jest seks. Seks, ale najprościej to chłopak, dziewczyna się całują, pieszczą swoje ciało, kutasek wchodzi w Twoją muszelkę. Jest wtedy bardzo miło i przyjemnie. Piesi się wtedy cycuszki. Pamiętasz już? Nie pisałem czegoś takiego. No przecież przed chwileczką Ci pokazałem, że Twój komunikator go potwierdziłeś. Arek. Ale w ogóle to Ci muszę podziękować. Byłem zły na Ciebie... za zeszły tydzień. Byliśmy wszyscy źli, bo przejechaliśmy kilkaset kilometrów. Zmarnowaliśmy całą sobotę w Zielonej Górze, czekając na Ciebie. Ale minionej nocy, dzięki Tobie, wyśmienicie bawiliśmy się w Szczyrku na Andrzejka. A Ty? No ja też się dobrze bawię. Wiem, ja siedziałem stolik obok. Patrzyłeś się na mnie przez prawie całą noc. I nie wiedziałeś, że się dzisiaj spotkamy face to face, żeby porozmawiać o Twojej aktywności w sieci. Wyśmienicie się bawiłeś. Bo jest dorosłą, dojrzałą kobietą. Zgadza się? Po cholerę piszesz do dzieci. Do ilu dzieci piszesz? Zastanów się, co odpowiesz. Bo ja prawdę znam, ale jestem ciekaw, czy ty będziesz grał fair ze mną. Tylko z nią tak pisałem, zresztą nie. Dwa. Arek, trzema. A widzisz, to tylko z nią już mówisz o trzech. I to się zgadza. Ja wiem o trzech. O trójce dzieci wiem. Ile te dzieci mają lat? No mniej więcej tak jak... 11-12 lat. Dokładnie tak. Wiedziałeś przecież, ile te dzieci mają lat, prawda? 15 września rozpocząłeś rozmowę z jednym z takich dzieci. Pytasz się, jak mija dzień. I dziecko tobie odpowiada, że ma 11 lat. Ty mówisz, że masz 47, ale to nie jest problem.
Poważnie to nie jest problem dla ciebie? Że korespondujesz z 11-12-letnimi dziewczynkami? No, moim zdaniem... To nie jest problem dla ciebie. To jest normalne. Myślę, że z każdym można popisać, nie? O seksie? Nie. No nie, ale dobra. Nie, ale pisałeś o seksie, to jest raz. Mam to tutaj. Mam w telefonie. Jeszcze dzisiaj przecież, parę naście minut temu, wysyłałeś swoje zdjęcia. Zgadza się? Odczytam ci treść przed kilkunastu minut rozmowy. Proszę bardzo. Łaskotałbym cię i bym cię pomasował. Miałabyś coś przeciwko? Dziecko ci mówi, że nie może tak, nie, bo jest dzieckiem. Oczywiście, że możesz. Masz ochotę na masowanie myszki? To pisałeś, Arek, 20 minut temu? Zgadza się? To mam niewydrukowane, bo to jest przed 20 minut, więc mam u siebie na komunikatorze. Zgadza się? To pisałeś z jedną z tych trójki dzieci. Zgadza się? Ja rozumiem. Szacun, wlałeś wczoraj z siebie morze alkoholu. Nie dziwię się, że możesz, nie składać do kupy liter. Ty lubisz grę w statki, nie? Mhm. Trafiony, no właśnie, zatopiony. Ja mam przekaz taki dla ciebie. To chciałbym pograć z tobą w statki, jeśli chcesz. Tak jak chciałeś z jedną z dziewczynek grać. Jedną dziewczynę. Lubisz grę w statki? To pograć ze mną może. To trafiony, zatopiony jesteś. No właśnie. Trafiony, zatopiony, ponieważ to co robiłeś? Przecież wysyłałeś filmy z masturbacją. Mam te filmy tutaj, zgadza się? No tak. Masz świadomość tego, że to jest przestępstwo? Że wysyłanie do 12-latki filmów z masturbacją, namawianie jej do seksu... A czemu w sumie nie dojechałeś do tej Zielonej Góry? Przecież już jechałeś, już mówię, że już jedziesz. Samochód mi zepsuł się. W kątach wrocławskich. Zgadza się? Mhm. Aha, widzisz? Ja wszystko wiem. Mogliśmy ten temat mieć już za sobą tydzień temu w Zielonej Górze. Prześcigałeś nas przez trochę Polski. Jeszcze niedawno, bo wczoraj twierdziłeś, że pracujesz w handlu obwoźnym pod Opolem. Zgadza się? Miałeś taką rozmowę telefoniczną? Nie. Nie miałeś takiej rozmowy telefonicznej? Nie miałem. Okej, dobra. No akurat rozmawiaj z dorosłą osobą, więc tutaj to jakby nie podlega weryfikacji, bo to była... W ogóle z taką osobą nie rozmawiałem na temat Dobrze, tego. Arku, bo to była rozmowa z dorosłą osobą, więc jakby to tutaj nie ma kwestii. Natomiast mówimy o rozmowach z dziećmi. Tak jak powiedziałem, przesyłanie do dzieci filmów z masturbacji, wysyłanie nagich zdjęć, namawianie dzieci do innych czynności seksualnych, czyli do masturbacji, że 12-latka ma się masturbować, ma tobie opisywać, co wtedy czuje i jak to robi, a najlepiej, żeby wysłała tobie zdjęcie albo filmik z tego, bo takie prośby też do tych dzieci słałeś, prawda? Jeszcze dzisiaj opisując, że jesteś zmęczony po Andrzejkach, ja ci powiem, że mi się w tym szczurku podobało. Fajna sala, ładnie tu macie w górach. Często tam bywasz? Nie, pierwszy raz tam byłem. A wybierasz się kolejny raz? No, na Sylwestra, nie? Posłyszałem właśnie jeszcze przy stoliku, że tak wam się podoba, że na Sylwestra się wybieracie. No ja tu już nie przyjadę, już nie będę ci towarzyszył. Towarzyszyłem ci w Andrzejkach, w Sylwestrze nie będę. Głowę masz silną, bo wlałeś wczoraj w siebie, ci powiem grubo. Twoi kompani od stolika fajnie się bawili, ty bardziej siedziałeś i piłeś, ale mniejsza o to. Myślę, że zresztą nie to jest naszym problemem dzisiaj. Tak jak wspomniałem, Arek, wysłanie pornografii do dzieci, namawianie do masturbacji, a co gorsza, skłonienie dziecka do przyjścia na spotkanie w hotelu, na które nie dojechałeś, jak mówisz, z uwagi na awarię samochodu, tak? Mhm. A gdyby nie ta awaria, to byś dojechał do tej Zielonej Góry. W sumie tak. I wynająłbyś hotel na spotkanie z 11-latką. No ale przecież mówiłeś, że po to jechałeś. To w którym momencie kłamiesz? Teraz czy 5 minut temu kłamałeś? No nie, no... Ja tylko po prostu chciałbym z tobą porozmawiać o faktach i o prawdzie. Arek, milczysz. Tak jak powiedziałem, trafiony, zatopiony. Twoja ulubiona gra w statki. Trafiony, zatopiony.
Arek, wysłanie pornografii, namawianie do masturbacji i inne rzeczy to jest przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, przestępstwo pedofilii. Zaskoczony jesteś? To dobrze, to będzie okazja, żeby tobie to wyjaśnić. W związku z tym, że popełniałeś przestępstwo, zmuszeni byliśmy powiadomić Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej o tym, że robiłeś takie rzeczy, proponowałeś takie czynności osobom małoletnim. W tym momencie podjechały tutaj dwa samochody policji z Bielska-Białej. Naszym obowiązkiem jest przekazać ciebie w ręce policjantów, ponieważ chciałeś skrzywdzić fizycznie dziecko. Tydzień temu w hotelu w Zielonej Górze. Chciałeś przyjechać i w hotelu zgwałcić 11-letnie dziecko. Nie zgwałcić. Dzień dobry. W tym momencie, tak jak powiedziałem, są funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W związku z powyższym, że popełniałeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, zostałeś przekazany w ręce funkcjonariuszy. Dzień dobry. Przejdzie sobie pan ze mną do radiowozu.